Witam Was bardzo serdecznie już w nowym roku. Ja Was zapraszam na króciutki filmik. Ten filmik był nagrany jeszcze w starym roku, ale w związku z tym, że dałam sobie 2 tygodnie takiego odpoczynku od praktycznie w ogóle wszystkich platform społecznościowych, dlatego ten filmik pojawia się dopiero dzisiaj. I ja przed Sylwestrem tak naprawdę chciałam troszkę ogarnąć salon, kuchnię, przy okazji też nastawiłam pranie i zorganizowałam troszkę bardziej tą pralnię, może nie zorganizowałam, co troszkę po prostu poukładałam w niej, żeby było przyjemniej nawet do niej wchodzić. W pierwszej kolejności pranie, które nam się uzbierało na górze, posegregowałam, tutaj wyszło mi, że najwięcej mam takich kolorowych rzeczy, nastawiam. Pamiętajcie, że zwłaszcza rzeczy, które mają jakieś aplikacje, na przykład, nie wiem, tak jak u mnie były jakieś cekiny, zawsze takie ubrania staram się przekładać na lewą stronę, żeby te aplikacje się nie poniszczyły, ale żeby też nie zahaczały o inne ubrania, bo również mogą nam zniszczyć. Uzupełniam płyny. Troszkę wszystko poukładałam i jak widzicie, naprawdę niewiele czasu było potrzeba, żeby pralnia wyglądała no, dużo lepiej. I przeszłam do salonu. Tutaj po świętach i po tym tygodniu te narzuty wymagały już odświeżenia, jak również ten bieżnik. Do jasnych rzeczy dodaję nadwyglan sodu, który ma działanie wybielające. Jeżeli chodzi o kurze, to tutaj chciałam jak najszybciej to zrobić, dlatego użyłam Swiffera. Jak widzicie, u mnie naprawdę jest mało rzeczy do ścierania, więc to zajmuje mi naprawdę bardzo, bardzo mało czasu. So caught up in the middle, thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Na koniec zakładam wyprane, wysuszone narzuty. I tak pokój prezentuje się po. I teraz przeszłam do kuchni. Odkładam na miejsce wszystko to, co nie jest tutaj potrzebne. Kratki z kuchenki daję do zmywarki. I will put
put out all of the fire if it gets too dark. I'll be your light. Aby nie było smug, czy to na kuchence, czy to na płytkach, to spryskuję to wszystko odrobiną wody i przecieram ściereczką do szyb. Tam, gdzie miałam jakieś takie przypalenia na tych palnikach, to pomogłam sobie nożykiem do płyt indukcyjnych. Gąbka od razu została wyrzucona po tym sprzątaniu, bo była już dość mocno zniszczona, więc nie było sensu nawet jej jakoś dezynfekować. I tutaj również na koniec odkurzam. Natomiast jeżeli chodzi o podłogę, to tym akurat zajął się mój tata. A tak kuchnia prezentuje się po. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, pa pa!